Cześć, witajcie, tu znowu Gimper. To jest nowa seria Zagrajmy Wy. Troszkę tak nam tutaj wskoczyła w harmonogram. Jest to Classic Doom 3, czyli inaczej Classic Doom mod do gry Doom 3. Cóż to jest? Jest to mod do Dooma trójeczki, jak nazwa wskazuje, który wiernie odwzorowuje pierwszą kampanię z oryginalnego Dooma. Kampania została całkowicie przeniesiona na silnik Dooma trójki z zachowaniem istotnych elementów, co zresztą będziecie mogli zobaczyć zaraz, jak zaczniemy sobie gierkę. Modzik wyszedł w 2007 roku i generalnie szybko zdobył popularność. Ludzie lubią takie remake'i. Także mi również bardzo się spodobał. Postanowiłem go dla was nagrać. Kiedyś już było z niego Zagrajmy, robione przez innego użytkownika, dlatego ja nie chciałem tego robić. Jednak zdecydowałem się, że w sumie nagram go dla was. Zaczniemy sobie w takim razie nową gierkę. Tutaj mamy 4 poziomy trudności: I'm Too Young to Die, Hey Natural, Heart Me Plenty i Nightmare. Nightmare, szczerze mówiąc, brakuje mi tu Ultra Violence. Nightmare jest zdecydowanie za trudny, muszę wam powiedzieć. To znaczy, dałbym radę, ale kwestia tego, że ten Nightmare to jest to samo co Nightmare na zwykłym Doomie. Po prostu niesamowicie wyśrubowany poziom trudności. Zdecydowanie przewyższający jakikolwiek realizm, gdzie gościu z drugiego końca pomieszczenia strzelając w nas shotgunem zabiera nam 90% zdrowia. Może przesadzam, 70%. Tak czy siak, myślę, że żeby w miarę luźno to poszło, a jednocześnie nie było zbyt łatwo, zagramy sobie na poziomie trudności Heart Me Plenty. Zapraszam do obejrzenia intra. No, tu jeszcze wczytywanie chwileczkę potrwa. Tak przy okazji postaram się to nagrać w 9 odcinków, to znaczy będzie jeden odcinek, jeden poziom. Okej, no to oglądajcie. Proceed with the experiment. I just stand over there on that platform if you would please. Shit. Clean up. We have another exploder. Already here. Thank God this is top secret or we'd have no volunteers. I don't understand. It worked fine 2 weeks ago. Yeah, but this is just a small setback for the overall project. Hey, you. Get the next volunteer. Yes, sir. One volunteer coming up, sir. Sir. Hmm. What the hell? My God, what have I done? Alright, people, listen up. A few hours ago, we received a message from Phobos, the teleportation research base. Since then, attempts to establish contact with either moon base have been unsuccessful. That's bullshit! Quiet down, now! Since we're the only combat troops for 50 million miles, that means we're going to Phobos. Pronto. You are all dismissed. Good luck, and God help us all. Hey,
down. Looks like you've been elected scout soldier. Next time be more prompt. Get your ass out there. Okay, we've breached the hangar doors. What's that? Whoever's left, if you can hear me, get the hell out of here. Czyli co, cały nasz oddział został wybity? A my zaczynamy sobie poziom pierwszy, hangar. No i już można usłyszeć genialnie zremiksowany motyw z pierwszego Dooma. Możecie się wsłuchać przez chwileczkę tutaj. No i zaczynamy. Tak jak w zwykłym Doomie, mamy tylko pistolet, teraz nasze piąstki. Nasz oddział tutaj został wybity. Jak zresztą widzieliście, dokleili do Dooma nam tu fabułę. A mapka wygląda, no niemal jak kopia z Dooma pierwszego, z tym, że z dużo ładniejszymi teksturami i dużo większą ilością szczegółów. Dobra, czyli po lewej mamy sobie tutaj zombie shotgunnerów. Z nich shotguna dostaniemy. Prawym wszystkim myszy sobie możemy przybliżać. O, pięknie. Mamy już shotguna. Najbardziej podstawowa broń chyba w Doomie w ogóle. Nie licząc może dwururki z Dooma dwójki. A zobaczcie, tutaj normalnie po prostu leżał pancerz, to zrobili go się tak, że podchodzimy i to się wysuwa. Naprawdę ekstra. Cała masa szczegółów została dodana. Tam jakiś pojazd na zewnątrz jest. No i tutaj oczywiście mamy sekret. Dokładnie tak jak w pierwszym Doomie. Możemy sobie te drzwiczki tutaj otworzyć. Tylko wejdziemy, żeby nam sekret zaliczyło. Dalej tam nie będziemy szli. Pozgarniamy tu jeszcze te pancerzyki pojedyncze i możemy ruszać dalej. A tutaj widać właśnie tych naszych... Ojej, głupia beczka. Tych naszych kompanów pozabijanych. Ten bez głowy całkiem. Fucking shit. O! Dobra. I jeszcze ty. Pudło. Ci goście z shotgunami są cholernie groźni. Nawet na Hard Me Plenty oni potrafią całkiem nieźle przywalić. Ale coś mamy. Pressure warning. Dobra. Zbieramy to wszystko i lecimy dalej. Tam jest implant, że dokładnie tak samo jak w pierwszym Doomie to wszystko wygląda. Fucking shit, no. Gościu. Umrzyj. Impa tam sobie załatwimy. Dobra. Zarwał w czerep. I skończyło mi się ammo do shotguna. O, beczkę tam żeśmy pieprznęli. Dobra, goście padli. Tutaj jest sekret. Tutaj są shotgunnerzy dwaj. Ojej. Okej. Okay. Oni się w ogóle dziwnie rozpadają, tak? No ale mniejsza o to. Tutaj na środku jest pancerz. Trzeba przeskoczyć po tym kwasie, który tutaj jest. Biegniemy sobie tutaj. To jest kolejny sekret, już powinien... Nie. Trzeba tutaj do przodu kawałek podejść. To zresztą najpierw się tutaj rozejrzymy. Dobra. Zlecimy. Kolejny sekret będzie, jak się cofniemy teraz. Tutaj opuści nam się to miejsce. Tutaj jest jeszcze shotgunowiec. I jeszcze jeden sekret będzie tu, tylko potrzebujemy się znowu kawałek wrócić. W to miejsce mniej więcej. I tamto miejsce triggeruje tutaj windę, którą możemy wjechać sobie na górę. I tutaj mamy różne znajdźki, których nie możemy wziąć, bo mamy 100% armora. Naskoczymy tak, żeby na kwas nie trafić. I możemy, myślę, ruszać do wyjścia. To już tyle sekretów na tym poziomie. O, pięknie dostał imp. I mamy exit. No tutaj właściwie wszystko 100% oprócz itemów. Także okej, okay, to było, zagrajmy pierwszy odcinek, zagrajmy w Classic Doom Mod. Zapraszam was na kolejne, do usłyszenia, cześć!